Och, to otworzyłeś w moim wypadku puszkę Pandory, bo ja jestem, i mówiłam to wielokrotnie głośno, niezwykle niecierpliwa i wręcz otwiera się u mnie nóż w kieszeni na tematy hejtu, na tematy w ogóle publicznego prania brudów w kontekście rodzinnym i zwłaszcza w kontekście dzieci. Jest to coś, czego nie akceptuję, nie szanuję, nie pochwalam i bardzo żałuję, że na pewnym etapie mojego życia niestety moje dzieci również zostały w to wciągnięte. Nie uważam, żeby dzieci powinny być w ogóle częścią naszego medialnego życia. Są na tyle małe, że nie mogą świadomie podjąć takich decyzji i nie zdają sobie z tego sprawy, jakie to są zagrożenia dla nich. To, że rodzice wybrali taką, a nie inną drogę i gdzieś ich życie zawodowe łączy się z życiem publicznym czy medialnym, to nie oznacza, że dzieci muszą być tego częścią. Zwłaszcza w świecie, w którym dostęp właśnie do informacji jest bardzo prosty. Dzieci są wobec siebie niezwykle okrutne, w związku z tym wszystko można przeczytać w sieci. Nic nie ginie, więc wcześniej czy później do tych często nieprawdziwych i kłamliwych informacji dotyczących ich życia, ich rodziców, relacji, rodzin, w jakich żyją, na pewno dojdą do tego. Jeżeli nawet nie oni sami, to życzliwi koledzy doniosą. Więc ja nie ukrywam, że to jest coś, co mi wielokrotnie spędzało sen z powiek i buntowałam się, sama nigdy nie udzielałam jakichś szczerych wywiadów dotyczących dzieci, mojego związku. Jakby starałam się naprawdę nie dawać powodów do tego, żeby ludzie zbyt dużo o mnie wiedzieli. Nie publikuję wizerunku dzieci i robię to z pełną świadomością. I bardzo nad tym ubolewam, że niestety tak, a nie inaczej jest. Ja rozmawiam z moimi dziećmi, rozmawiam z córką, która ma już dość określone zdanie na ten temat i jest absolutną przeciwniczką tego typu praktyk. Bardzo nie lubi, gdy gdzieś nawet z zamazaną buzią pojawia się, no bo gdzieś ktoś nas sfotografował. Pewnie jest to wynik tego, że szczerze z nią na ten temat rozmawiam, przestrzegam ją przed tego typu sytuacjami. I jeżeli ktoś mnie pyta o pewnego rodzaju minusy mojego życia zawodowego, to na pewno to, że narażona jest moja ta najbliższa rodzina, także moi rodzice, moi dziadkowie, czy też właśnie dzieci przede wszystkim, na zderzenie się z hejtem, z nieprawdziwymi informacjami, z nagłówkami, które uderzają przede wszystkim w ich jakieś takie poczucie wartości czy bezpieczeństwa. Z tym będę zawsze walczyła, chociaż jestem też z tych, które nie dolewają oliwy do ognia, nie komentują, nie odpowiadają. Ja po prostu robię swoje w zaciszu domowym i mam nadzieję, że za parę dobrych lat ta droga, którą sobie z mężem obraliśmy, przyniesie tylko dobre rezultaty.